Witamy serdecznie w trzecim odcinku PSW News. Mamy dla Was do zaprezentowania wideo relacje z takich wydarzeń jak Dzień Patrona, Wielka Majówka z PSW, Wykład Otwarty oraz Juwenalia PSW 2018. Ale przed tym, decyzją kapituły rankingu Perspektyw 2018 Państwowa Szkoła Wyższa imienia papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uzyskała po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Perspektywy 2018. Maja w PSW odbył się Dzień Patrona. Specjalnie z tej okazji studenci wraz z pracownikami PSW przygotowali część artystyczną. Osoby uczestniczące w wydarzeniu miały okazję lepiej poznać życie Jana Pawła II, wysłuchać recytowane słowa papieża oraz poczęstować się papieskimi kremówkami. Maja po raz siódmy nasza uczelnia zorganizowała Wielką Majówkę z PSW. Studenci i dydaktycy wspólnie przygotowali stoiska, pokazy i konkursy. Mieszkańcy miasta mogli lepiej poznać naszą uczelnię. Była to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu z rodziną. Maja na naszej uczelni odbył się wykład otwarty pod tytułem Zagrożenie zdrowotne w budynkach mieszkalnych wynikające z wad konstrukcyjnych i nieodpowiedniego użytkowania, który poprowadzili profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o zdrowiu Wioletta Żółkiewicz-Sobczak oraz magister inżynier Daniel Tokarski. Oraz 23 maja studenci PSW przejęli władzę nad miastem. Pochód juwenaliowy wystartował z domu studenta PSW, gdzie autobusami przeniósł się na Plac Wolności, aby oficjalnie wyruszyć do Parku Radziwiłłowskiego, gdzie odbyła się główna część wydarzenia. Studenckie święto pełne szczęścia i muzyki trwało 2 dni, rozpoczynając się od wręczenia dla studentów kluczy do miasta od prezydenta Białej Podlaskiej.